gospodarze tej imprezy, czyli Orzeł i Jelcz Laskowice, właśnie rozpoczynają spotkanie. Przypominam, 2 razy 15 minut w tym turnieju będzie toczył się każdy mecz z zatrzymywanym czasem gry. Matejko świetnie tam wypatrzył zawodnika z numerem 6. Jest to Grzegorz Słonina. Świetna sztuczka techniczna i wynik otwarty. Orzeł Jelcz Laskowice 1, Skuadra Muskrą 0. 10 sekund do końca. Czy jeszcze zakończą Belgowie akcję strzałem? Ben Sharif wyczekał, nie zrobił tego. Od razu zamarkował strzał, położył Aleksandra Myluka i świetnie strzelił, nie do obrony. Frank Fernandez po raz pierwszy pokonany i mamy wyrównanie. Orzeł, Jelcz Laskowice, Skuadra Muskrą 1-1. Mohamed Ben Sharif to ten, który wyrównał stan spotkania, chociaż teraz dwóch graczy przeciwko Frankowi Fernandezowi wykańcza sytuację. Jean Dample świetnie przelobował polskiego golkipera, natomiast dzieła dokończył Adriano Greco i mamy 2-1 dla Skuadry Muskrą. No miejmy nadzieję, że akcje trochę przyspieszą. Mecz nabierze rumieńców. 3 minuty 38 sekund do zakończenia spotkania, a wynik jest na styku, a teraz już można powiedzieć, że mecz zaczyna się od początku. 2-2. Orzeł Jelcz Laskowice wyrównuje, a strzelcem bramki zawodnik z numerem 5 Kamil Dziobczyński. Aleksander Myluk, zawodnik dysponujący potężnym uderzeniem, za dużo traci czasu, już niewiele go zostało, jednak przedarł się gdzieś wzdłuż linii końcowej boiska. Sekunda, już tutaj nic się nie stanie, jeszcze poturbowany w czasie tej walki w powietrzu był Jordan Ple. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy za chwileczkę na kolejne spotkanie. Już na rozgrzewkę wychodzi Gwiazda Ruda Śląska, która zagra z faworyzowanym zespołem Sportingu Club de Paris.